Dzień dobry, witajcie serdecznie na kanale Znalezione, Przeczytane. Bardzo miło mi Was widzieć. Dziękuję, że wpadliście, dlatego że naprawdę dawno nie nagrywałam już materiału wideo. I dzisiaj zapraszam Was na spotkanie z polskimi autorkami i dwoma polskimi tytułami. Jest to zestawienie i tych nazwisk, i książek zupełnie nieprzypadkowe. Obie te książki są laureatkami dosyć ważnych, takich krajowych nagród literackich, a autorki no, też mają pewien wspólny mianownik, jeśli chodzi o ich pisanie. Będę mówić o ostatniej książce Zyty Rudzkiej, Ten się śmieje, kto ma zęby, wydanej przez wydawnictwo WAB i to jest akurat laureatka Nagrody Nike. A druga książka, której nie mam w egzemplarzu papierowym, mam ją na e-booku, więc gdzieś zaraz tutaj wrzucę Wam okładkę, to jest debiut prozatorski Małgorzaty Żarów. Zaklinanie węży w gorące wieczory. To wydało w zeszłym roku wydawnictwo Czarne. No i to jest laureatka z kolei Nagrody Literackiej Gdynia. Także jeżeli jesteście ciekawi porównania tych dwóch książek, tych dwóch stylów pisania, dwóch autorek, przedstawicielki no, pokolenia troszkę starszego, powiedzmy 40+, i zupełnie nowej, świeżej, powiedzmy, krwi, to zapraszam na ten odcinek. Zostańcie ze mną. Powiedziałam Wam na wstępie, że te książki mają no, pewien wspólny mianownik i to jest taki trochę feminizm, bym powiedziała, tej prozy, w takim dobrym tego słowa znaczeniu. To są bardzo silne, mocne głosy kobiece w literaturze. Głosy obecne już tak naprawdę od lat 90., ale ja bardzo się cieszę, że one cały czas wybrzmiewają i że dużo kobiet pisze. One są bardzo błyskotliwe, bardzo ironiczne, cięte, takie dosadne i wyraźne, bardzo słyszalne, głównie na poziomie języka. I chciałabym też tutaj zaznaczyć, że obie te książki łączy takie bardzo silne kobiece ja, takie kobiece ja narracyjne. Znaczy żaden facet po prostu nigdy by takiej książki nie napisał i nie napisałby jej chyba w taki sposób. To znaczy nie pisałby w taki sposób o kobiecej wrażliwości, jakiejś cielesności. No po prostu. Jest to naprawdę kawał porządnej kobiecej prozy i one są też silnie antypatriarchalne. Ja je tak postrzegam i co więcej, też postrzegam to jako plus. No ale tyle, żeby mówić o tym, jakby o zestawieniu tych książek razem. Teraz chciałabym je jednak trochę rozdzielić i najpierw powiedzieć kilka słów o książce Zyty Rudzkiej. Ten się śmieje, kto ma zęby. To jest autorka akurat już o takiej dosyć ugruntowanej, myślę, pozycji, jeśli chodzi o naszą literaturę współczesną, polską. To jest pisarka, która pisze, zdaje się, że gdzieś od połowy lat 90., więc to nie jest żadne jakieś objawienie. Ona już napisała chyba z 9 powieści. Jeśli dobrze sprawdziłam, to Ten się śmieje, kto ma zęby, to jest jej 9. powieść. I 3. moja powieść. Ja czytałam również Krótką wymianę ognia i czytałam Tkanki miękkie, poprzednią książkę Zety Rudzkiej, którą uważam za genialną, świetną. I naprawdę bardzo żałuję, że nie prowadziłam wtedy kanału, bo na pewno bym tę książkę gdzieś tam w zestawieniu książek roku chętnie zaprezentowała. To był bodajże chyba 2020 rok. I myślę, że Zytę Rudzką można w jakiś taki krótki sposób scharakteryzować dla tych tutaj słuchaczy czy widzów, którzy w ogóle tej pisarki nie znają. To jest pisarka, która charakteryzuje się takim stylem, powiedziałabym, głęboko naturalistycznym, ale która też bardzo dużo wnosi na poziomie samego języka. To znaczy ona rzeczywiście, powiedziałabym, że eksperymentuje z językiem w taki sposób, że właściwie wyprawia z tą polszczyzną co chce. To są naprawdę bardzo wywrotowe salta czasami. I pisze w taki sposób mocno skojarzeniowy. Także to jest takie pisanie od skojarzenia do skojarzenia. Bardzo taka też rwana proza. No i rzeczywiście tutaj ta fetyszyzacja języka jest niesamowita, więc więcej jest tego języka na pewno niż samej opowieści z jakimś, powiedzmy, tłem. I to się świetnie sprawdza właśnie na przykładzie tej ostatniej książki, ale chciałabym Wam powiedzieć, że na pewno jest trochę w tym przesady albo takiego trochę uogólnienia, ponieważ Tkanki miękkie były dla mnie taką książką idealną, w tym sensie tam była głęboko zarysowana też psychologicznie
historia, opowieść ojca i syna i uważam, że to była taka trochę głębsza historia niż ta, o której dzisiaj będę mówić. No, natomiast no, myślę, że ten styl Wam scharakteryzowałam najwierniej tak, jak potrafiłam, bo jest to dla mnie taka proza bardzo, bardzo feministyczna i ja w ogóle też Zytę Rudzką postrzegam jako taką pisarkę, która pisze bardzo w kontrze do narracji takiej typowo męskoosobowej. To znaczy ona jest, to jest taka proza, która no powiedzmy jest, można byłoby pokusić się o takie określenie, że taka bardzo męska w kobiecym wydaniu. To znaczy Zyta Rudzka chce być taka bardzo dosadna, brutalna. To jest taka brutalizacja właśnie też językowa. Bohaterowie tacy zblazowani, brudni, ale też bezkompromisowi, bardzo wyraziści. No i tam jest ostro, tam jest wulgarnie, no i tak właśnie naturalistycznie. Więc myślę, że to jest taki wstęp, który chciałam przedstawić tym czytelnikom, którzy nigdy się z prozą Zyty Rudzkiej nie spotkali. I jak patrzę na tę jej ostatnią książkę, Ten się śmieje, kto ma zęby. Tutaj liczy się chyba bardziej właśnie to, jak to zostało napisane, niż o czym. To jest książka, która jest monologiem wdowy, Wery, kobiety, mieszka o 50, która jest wdową. Wdową po jockeyu, dawną fryzjerką, która no, miała swój zakład fryzjerski i która snuje się, krąży w poszukiwaniu po pierwsze trumny dla swojego męża, po drugie butów do tej trumny i wspomina swoje życie z jockeyem, wspomina okoliczności, w jakich go poznała i przez to też portretuje nam jakiś tam fragment swojego życia, ale to jest bohaterka, która reprezentuje też, no, można byłoby powiedzieć, jakieś może niziny społeczne, albo przynajmniej no, jest taką przedstawicielką tych niższych, powiedzmy, warstw, jeśli w ogóle możemy w taki sposób mówić, no ale taka była też chyba intencja autorki, żeby osobę akurat z takiego fragmentu rzeczywistości nam przedstawić. I to jest bohaterka, która się z niczym nie liczy, z nikim nie liczy, jest bardzo skupiona na sobie, ale właściwie nie jest też wewnętrznie w żaden sposób skonfliktowana. I kiedy słuchałam laudacji Ingi Iwasiów, która no, jakby uzasadniała też tutaj zdanie jury, dlaczego akurat zdecydowali się przyznać nagrodę Zycie Rudzkiej, w tym roku nagrodę Nike, nagrodę literacką. Tam padło takie określenie, że został doceniony w tym roku weryzm. Weryzm, czyli taki nawiązanie w pewnym sensie do głównej bohaterki, która ma na imię Wera. No i weryzm, czyli takie też najbardziej wierne odzwierciedlenie rzeczywistości. Pokazywanie jej taką, jaka ona jest. I myślę, że trochę tak możemy też tę bohaterkę postrzegać. W tym sensie, że ona jest taka swojska. Ona jest taka prostej konstrukcji, można byłoby z jednej strony powiedzieć psychicznej, ale też taka kobieta, którą możemy spotkać gdzieś na ulicy, na bazarze, no właśnie gdzieś tam w kolejce, albo właśnie w zakładzie fryzjerskim, uczyć sobie z nią gadkę. I taka kobieta, która się właściwie, można powiedzieć, za bardzo nie buntuje i która nie jest skonfliktowana, tak jak powiedziałam, w sensie ona nie ma żadnych dylematów i nie ma żadnego konfliktu wewnętrznego na poziomie wartości w ogóle, bo chciałam powiedzieć, że jakichś wyższych wartości, ale wartości w ogóle. I też miałam takie wrażenie, bo nie chcę Wam też tutaj streszczać, to nie jest też książka, jakby Wam powiedziała wszystko, co ta Wera tam przeżywa i jak to jej życie w tych jej monologach wygląda, no to bym Wam chyba zabrała tutaj jakąś przyjemność też z głębszego jej poznania. Po prostu chcę Was namówić, żebyście jednak po książkę sięgnęli. To, co mnie trochę rozczarowało, jak zestawiam Ten się śmieje, kto ma zęby, z Tkankami miękkimi, to jest pewnego rodzaju trochę taka sztuczność tej bohaterki, bo ja czytając i próbując sobie ją wyobrazić, jakoś ją poczuć tak wewnętrznie, miałam wrażenie, że to jest jakieś wyobrażenie autorki o kimś takim jak Wera, czyli tak jakby intelektualistka, jaką jest pisarka, bardzo chciała wejść w skórę no, takiej zwykłej, prostej kobiety. I trochę jakby tam nie do końca wszystkie te klocki do siebie pasują. Znaczy ja cały czas czuję, że Zyta Rudzka gdzieś tam
błądzi w tym swoim wyobrażeniu na temat takiej właśnie kobiety. Dlatego, że Vera dla mnie, no, prezentując to środowisko swoje, z którego ona się też wywodzi, nie stawia sobie żadnych pytań i nie ma żadnych problemów. Ja ją trochę porównuję z też bohaterkami, czy przynajmniej z jedną z bohaterek ostatniej książki, którą czytałam, Sylwii Hutnik, Tyłem do kierunku jazdy. Tam są trzy bohaterki. Słuchałam je akurat w audiobooku. Tam są trzy bohaterki i tam, to jest też taka mocno zaangażowana proza społecznikowska, ja bym powiedziała, tam są bohaterowie również z różnych środowisk społecznych i też powiedzmy, że jedna bohaterka trochę może Werę przypominać, ale ona ma różne problemy natury społecznej, ekonomicznej. Ona się boryka z jakimiś tutaj kłodami pod nogi rzucanymi przez życie i dlatego te bohaterki tam są dla mnie, czy ta konkretna, o której myślę, bardziej wiarygodne. A Vera z książki Zyty Rudzkiej trochę mniej. Więc tak Państwa zostawię trochę z takim znakiem zapytania. Natomiast uważam, że warto sięgać po tę współczesną prozę w wydaniu Zyty Rudzkiej. Namawiam Was, żebyście sobie z kilka książek Zyty Rudzkiej przeczytali, żebyście być może po tę książkę sięgnęli jako ostatnią, żeby ją widzieć też trochę na tle pozostałych. Jeżeli bym miała Wam rekomendować, która z książek Zyty Rudzkiej powinna się znaleźć w zestawie obowiązkowym, to byłyby to na pewno Tkanki miękkie. Ale to też jest tytuł, który moim zdaniem warto przeczytać. No i warto po prostu znać tę pisarkę. I płynnie przejdę do kolejnej książki. I oczywiście ta druga książka to jest książka Małgorzaty Żarów, Zaklinanie węży w gorące wieczory, wydana przez wydawnictwo Czarne, laureatka tegorocznej Nagrody Literackiej Miasta Gdynia. A więc książka doceniona częściowo przez krytykę. Nie wiem, czy jakoś bardzo popularna, nie wiem, czy też takim jakimś szerszym echem się na BookTubie odbiła, chyba nie, ale ja dzisiaj chcę zwrócić na nią uwagę Waszą. Dlatego, że to jest książka, która, podobnie właśnie jak książka Zyty Rudzkiej, dlatego mówiłam, że one mają sporo cech wspólnych, jest takim silnym, mocnym głosem kobiecym. Jest silny ten pierwiastek feministyczny obecny w tej prozie. I jest głosem też bardzo wyraźnym i bardzo dosadnym głosem młodego pokolenia pisarzy. Ja przynajmniej tak to odbieram. Jest to rzeczywiście coś, czego ja bardzo dawno w polskiej literaturze nie czytałam. I jest to jednak zupełnie inne. Ja bym powiedziała, że to jest pisarka, która, no myślę, że też po części dlatego zasłużyła sobie na tą nagrodę, dlatego że ona w jakimś sensie pokazuje jakiś nowy styl pisania, jakąś nową barwę, nowy język i takie trochę ustawianie się w pewnej kontrze albo w poprzek do rzeczywistości opisywanej i bawi się konwencjami, co jest ciekawe. Ale zanim do tego przejdę, to powiem Wam jeszcze, że nie podoba mi się bardzo okładka tej książki. To jest okładka, która mi przypomina takie, wiecie, książeczki jeszcze sprzed 15-20 lat, które mogliśmy spotkać na przykład na jakichś bazarach albo, nie wiem, na przykład w podziemiach, na stoiskach, na dworcach kolejowych za jakieś 5 zł. I wydawnictwo się tutaj akurat nie postarało. To znaczy mi się konwencja takiej okładki nie podoba, chociaż ona oczywiście nawiązuje do treści. No bo mówię oczywiście o tym, czym zajmuje się główna bohaterka. No to zaraz parę słów na temat tego powiem. Natomiast no, chciałam Wam powiedzieć, że w odróżnieniu od Rudzkiej tutaj obie te książki są trochę takie na granicy smaku, w sensie epatują wulgarnością i taką obscenicznością, ale tutaj na poziomie języka dzieje się trochę mniej, w tym sensie, że nie ma, wyraźnie się wyczuwa, że autorka nie chce bardzo tak jakby popisywać się w tym języku. To znaczy ten warsztat jest bardzo sprawny, te zdania są bardzo ciekawe i one są też takie właśnie dosadne, natomiast no nie ma takiej potrzeby tej fetyszyzacji, o której mówiłam. I co do fabuły, no powiem Wam, że to jest książka, która ma w sobie taki trochę katastroficzny klimat. Główną bohaterką jest młoda kobieta, zresztą anonimowa, my nie wiemy nawet jak ona ma na imię. Wiemy, że para się sex workingiem. I ona pożycza od swojej kumpeli brudną jakąś suknię ślubną z takim rozwichrzonym włosem, rozmytym makijażem, z butelką wina w ręku na takim alkoholowym zwidzie. Idzie przez Warszawę, idzie przez nocną Warszawę. Warszawę taką duszną, jakąś taką jakby palącą się. Stąd się mówi, że właśnie tam jest taki klimat post-apo trochę i on tak też wyraźnie wybrzmiewa w tych opisywanych scenach. Widać, że naprawdę nieposkromiona jest wyobraźnia pisarki.
No i w ogóle tam jest jeszcze, pojawia się taki wątek, no powiedzmy kryminalny lekko, jest tam pewna tajemnica, od połowy książki się dzieje pewna historia, która ma swój finał. Główna bohaterka coś tam na końcu odkrywa i to też jest wątek nie bez znaczenia, ale nie będę tego tutaj spoilować. Na osi czasu, gdybyśmy mieli pokazać, bo to też jest bardzo ciekawe, to wszystko dzieje się jednego dnia, w środku roku, znaczy jednej nocy właściwie, 1 lipca. I autorka, idąc właśnie przez to miasto, spotyka różnych ludzi i też to są bohaterowie drugiego planu. Głównie są to jednak faceci. Ona też opisuje tych swoich klientów, no bo no wiadomo, jest, świadczy pewne usługi, w związku z tym no, jest cała galeria różnych typów męskich. Począwszy od jakiegoś hipnotyzera, przez jakichś freaków, dziwnych biznesmenów, facetów, którzy żyją przeszłością i którzy mają jakieś bardzo też takie dziwne ciągi skojarzeniowe, opisują jakieś swoje przeżycia z Sylwestra, na przykład przełomu tysiącleci, jakieś klątwy milenijne. I to jest wszystko bardzo ciekawie, bo ona też oddaje im głos jako narratorka. No, a z drugiej strony mamy tą historię, która dzieje się cały czas, tej samej nocy, kiedy ona idzie, tam się pojawia ta zagadka, ta tajemnica. I dochodzi do takiego bardzo, bardzo ciekawego właśnie eksperymentu takiego konwencyjnego. Język tej powieści, tak jak powiedziałam, jest mniej tej zabawy, to co mamy u Rudzkiej, tego jest tutaj trochę mniej, ale on też jest ciekawy, dlatego że to jest taka estetyka, można byłoby powiedzieć, trochę kampowa, to znaczy my patrzymy na tych bohaterów, na te wszystkie sceny opisywane, które są takie brudne, które no właśnie epatują taką brzydotą, trochę takim czymś z pogranicza właśnie takiego dobrego smaku. Ale to jest taka estetyka, że my trochę zapominamy o tym, wchodzimy w te dekoracje tworzone przez autorkę i nam to przestaje tak jakby przeszkadzać, to znaczy nie ma tego takiego postrzegania w ogóle też języka literackiego na poziomie właśnie piękno, brzydota, tylko po prostu wiemy, że to jest celowo przestylizowane, ale w takich granicach, że cała ta historia jest dla nas pewną całością. No i ja bym chciała powiedzieć, że uważam, że no, autorka jest niesamowicie przenikliwą, bardzo inteligentną obserwatorką życia. Pod spodem tam ja znalazłam naprawdę bardzo dużo i wydaje mi się, że w przeciwieństwie właśnie do Rudzkiej, Małgorzata Żarów zadaje sobie pytania o kondycję społeczną, o człowieka. Chce nam coś powiedzieć. Widać, że coś tam ją frapuje. O ile Rudzka po prostu sobie wymyśliła bohaterkę, tak jak powiedziałam, która nie miała jakiegoś wielkiego, takiego skomplikowanego życia wewnętrznego i wręcz miała wywalone na rzeczywistość, o tyle tutaj ta... No, ona nie ma imienia, tam się pojawia taki przydomek, Laf z imieniem właśnie takim, z takim określeniem. Ta młoda dziewczyna jest zafrapowana trochę rzeczywistością i ją pewne rzeczy jednak frapują, nurtują. To jest wyraźnie słyszalne. No i powiem Państwu, że to jest ciekawy głos w literaturze. Ja tej literatury współczesnej tak dużo nie czytam i no, jestem przyzwyczajona jednak do trochę innego pisania. Ostatnią taką pisarką, która tak trochę wywróciła literaturę, która trochę, no powiedzmy, rozwaliła system, jakby no, można było powiedzieć, była Dorota Masłowska i to było w roku 2000, czyli no, 23 lata temu, naprawdę bardzo dawno. I dlatego to postrzegam jako no, taki naprawdę świeży głos, inny, jakieś inne widzenie, inne też patrzenie na literaturę. I ja bym się tutaj nie ustawiała właśnie tak jak ci krytycy współcześni, którzy tam niczego nie dostrzegają w takim pisaniu. Ja bym się jednak bardziej na taką literaturę, na ten głos młodego pokolenia otworzyła. I mam w ogóle taki pomysł, drodzy Państwo, bo mało czytam też tych polskich pisarzy, bardziej czytam takich pisarzy jak Witrzosta, którego zresztą uwielbiam, uważam, to jest genialny pisarz, czy Szczepan Twardoch, wspaniała literatura środka, albo Zośka Papużanka. Są to pisarze, których ja bardzo cenię, ale chętniej bym jeszcze teraz sięgnęła po te debiuty ostatnich, powiedzmy, 5 lat, bo też sobie uświadomiłam, że nie znam wielu nazwisk. Nie znam na przykład Anny Cieplak, nie znam Julii Fiedorczuk, nie znam, nie wiem, Łukasza Barysa. No jest tych nazwisk trochę. Podzielcie się ze mną, co wy czytaliście, czy znacie te nazwiska, czy coś możecie polecić i czy mielibyście ochotę, powiedzmy, właśnie w pierwszym kwartale 2024 roku wspólnie ze mną coś przeczytać i żebyśmy sobie może trochę o tej literaturze powiedzieli wzajemnie. Dajcie mi też znać oczywiście w komentarzach, czy czytaliście Zytę Rudzką, czy czytaliście może Małgorzatę Żarów. Co sądzicie? Czy Was to zafrapowało, zachęciło?
czy wręcz przeciwnie, bo wiem, że to też jest taka proza, która ma też swoich przeciwników. No, to też nie jest, jakby nie ma obowiązku zachwycania się wszystkim, co jest, nie wiem, nowe, młode i świeże. Czasami ktoś tam ma jednak inne oczekiwania. Ale, no, ale ja będę bardzo, bardzo ciekawa tych Waszych opinii. No i tyle. To jakby dzisiaj miałam taką potrzebę, żeby się z Wami podzielić tymi refleksjami i powiedzieć Wam o tych dwóch książkach. Ja jej Wam bardzo, bardzo gorąco polecam. I teraz jeszcze na koniec, drodzy Państwo, chciałabym Wam powiedzieć, co jeszcze się na kanale w grudniu ukaże, bo wydaje mi się, że też dobrze byłoby tutaj w jakiś sposób uprzedzić, zaprosić Was. A więc na pewno będzie to podsumowanie jakieś też tego listopada non-fiction, bo no, czytam właśnie, kończę już ostatni reportaż i przyjdę do Was właśnie jeszcze z chyba 4 albo 5 tytułami, o których będę chciała powiedzieć. Także gorąco Was zapraszam. Na pewno wpadną jeszcze co najmniej 2 pociągi do literatury, bo mamy z Marcinem z kanału Literatura ze Środka Europy jeszcze trochę pomysłów. Na pewno będzie też taki, myślę, odcinek z podsumowaniem też półrocza, bo nie wiem, czy jeszcze roku, czy jestem gotowa już na podsumowanie roczne, ale być może takie podsumowanie drugiego półrocza. Też będę ciekawa, jak to u Was wyglądało, więc bardzo serdecznie Was zapraszam. No i myślę, że jeszcze jakieś podcasty wpadną, prawdopodobnie jeszcze coś z tej serii podcastów i książek wysłuchanych z katalogu na Audiotece. Też Was bardzo serdecznie zapraszam. Także na pewno się widzimy. Nie wiem, jak będzie z regularnością, bo no też tak ci, którzy tutaj do mnie zaglądają, no to wiedzą, że ja w tym momencie też jestem po przeprowadzce. Po pierwszym etapie przeprowadzki będę przez jakiś czas tutaj w takiej scenerii nagrywać, ale też takie docelowe miejsce no pojawi się z pewnością gdzieś tam w okolicach wiosny, bliżej przełomu wiosny i lata i wtedy myślę, że wróci już taka naprawdę regularność, jaką zachowywałam wcześniej na swoim kanale. Jeszcze Was bardzo też przepraszam dzisiaj za pewne niedyspozycje głosowe. Jestem też po chorobie, więc to gardło, jak widać, już tutaj po pół godziny gadania trochę mi wysiada. No ale i tak bardzo, bardzo się cieszę, że zajrzeliście. No i nie zniechęcajcie się, zaglądajcie i dzielcie się ze mną tym, co czytacie. I zapraszam. Zapraszam do wspólnego czytania i do wymiany komentarzy. Życzę Wam wszystkiego dobrego, życzę Wam pięknego, ciepłego grudnia, fajnych jakichś takich może niespodzianek mikołajkowych, książkowych. No właśnie, temat prezentów książkowych też jeszcze się gdzieś tam na moim kanale w grudniu pojawi, ale niech to zostanie wielką tajemnicą. Za dzisiaj serdecznie, serdecznie dziękuję. Namawiam do sięgnięcia po Zytę Rudzką, po Małgorzatę Żarów. Do zobaczenia, do usłyszenia.